No witam, o Jezu, witam bardzo serdecznie, słuchajcie. Tak parę informacji tutaj związanych właśnie chciałbym przedstawić tutaj. Panie Arkadiuszu, został przerobiony na to lampę, tą, którą pan tutaj dał, którą pan zamówił. Napięcie anodowe jest w tej chwili 45 V, bo tak wyszło mi z transformatora. I bardzo dobrze. Już ta lampeczka pracuje z tym przedźwiękiem. Powalczyłem, słuchajcie, nie wiem, może ja tutaj to tak na szybko rozkręcę. No, miał być o czymś innym odcinek, ale po prostu ja chcę go przetestować jeszcze. Także jeszcze na razie w tym tygodniu nie wyślę do pana tego, ponieważ to i tak już za długo to wszystko trwa. A poza tym on wrócił do mnie. Jak widać, nie wiem, czy to będzie widać, czy nie, ja w tej chwili, zaraz zobaczymy, przełączmy, o, okej. Przerobiony jest zasilacz całkowicie, słuchaj, to jest tak, na stabilizator 12 V i on zasila tylko w klasie A końcóweczkę. Tutaj oto, tą końcówkę w klasie A. Tu mamy stabilizator anodowy, te dwa kondensatory i tutaj został trzeci kondensator, został dostawiony, konieczność była. Wszystko jest filtr RC, czyli rezystor, kondensator, rezystor, kondensator, rezystor i kondensator ten. Zero przedźwięku w anodzie. I teraz tak, tu został jeszcze dołożony, jak widać, PR-ek. Tu już jak widać na zasilaczu nie ma żadnych. Ten PR-ek to jest równoważnik napięcia żarzenia, czyli od czwórki, piątki, od napięcia żarzenia środkowa nóżka do masy. No i mniej więcej jest ustawiony, ale jest na tej zasadzie, że jak jest idealnie zimny, pod nocy, po dobie, on się po prostu musi wygrzać. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że napięcie anodowe jest niskie. Jest brum, nawet na ściszonym. I ten brum, po, jak zauważyłem, po 10, nawet 15, czasami nawet 15 minutach ginie do zera. Ten równoważnik, jak ustawię, żeby nie było brumu przy włączeniu na zimnym, no to ten brum później się pojawi. I jeszcze z tym chciałbym to przetestować. Nie wiem, czy nie dorobić jeszcze jednego jakiegoś zasilacza filtrowanego na żarzenie, ale nie chcę też za bardzo podnosić napięcia żarzenia, nie? Trzeba by było jeszcze jakiś stabilizator. Być może wejdzie tutaj właśnie obok, o tutaj w tym miejscu, jeszcze by jedna płytka weszła, żeby wystabilizować napięcie żarzenia. Napięcie żarzenia lampy jest oddzielnie puszczone po prostu skrętko na ten symetryzator i na lampę. I dlatego mamy jeszcze taki... O, już zaczyna ginąć, już właśnie teraz wkładam słuchawki, już zaczyna ginąć. Praktycznie tyle to trwa, co włączyłem go, jak zacząłem ten film, nie wiem ile tam już minut się nagrywa, czyli od początku filmu do tej pory on jeszcze brumi, już nie, jeszcze troszeczkę jest słyszalny brum, oczywiście jak lampę zbliżymy, nie ma różnicy ten brum, czy go dotykam, czy macam, tak jak ostatnio było, że tylko wystarczyło rękę zbliżyć, nie? Albo może fakt, że ta lampa jest nowa i trzeba po prostu było wygrzać konkretnie i wtedy ona by miała te parametry stałe, a w tej chwili te parametry tej lampy jeszcze się zmieniają. No, ale jeszcze mam słuchawki na uszach właśnie i to jeszcze jest słyszalny ten przedźwięk. Ale dosłownie 10-15 minut, bo on dzisiaj nie był włączany. Jeśli ja bym go włączył tak pół godziny temu, czy tam godzinę temu, to już teraz drugim razem on miał, to by tego nie było. Wiem, że jak całkowicie ostygnięta jest zimna lampa, to jest taki motyw właśnie. I z tym jeszcze tak się zastanawiam, czy tego nie dorobić stabilizatora do żarzenia, nie? To jest 0,6 ampera stabilizator jest potrzebny. Praktycznie 1 amperowy stabilizator na 6,2 V. Na 6 V. O!
I właśnie teraz mam idealną ciszę, słuchajcie, w tym, w... Oczywiście głośniej zrobię, bez podłączonych przewodów, to troszeczkę słychać ten brum, nie? Ale to jest normalne, tak ma być. Dopiero jak zamknę tutaj przewody, połączę z masą, wejście, puszczę sobie sygnał, to wtedy tego brumu, ale to brum, to jest wzmocnienie, a nie brum. O, mam idealną ciszę. Także, no jeszcze jest jeszcze taki motyw. I teraz tak, ja go sobie przetestuję, wyłączę. Teraz jak go włączysz, to już nie ma tego brumu. I po prostu nie mam drugiej takiej samej lampy, żebym miał drugą taką samą lampę do podstawienia, to bym po prostu sprawdził, czy to jest faktycznie niewygrzana ta lampa, czy ta lampa po prostu zmienia swoje parametry przy tym niskim napięciu anodowym, nie? No i dobra, i ja go sobie potestuję jeszcze. Jeszcze do końca tego tygodnia niech mi pan pozwoli go troszeczkę potestować. Może jeszcze się uda. Po prostu jak będzie wygrzana lampa, to będzie można już później sobie ustawić już to na po prostu na tip-top i ta lampa posłuży pewnie parę ładnych lat. No dobra. To by było tyle z informacji na temat wzmacniacza. O, coś krzywo mi się skręcił. Trzeba poluzować. A co mu tutaj? Tyle razy był już rozkręcany, że już teraz przestaje to pasować. Nie, musi to pasować. Okej. No i dobra. Będziemy go testować jeszcze. Nie no, coś tu jest nie halo. Ale to jeszcze pewnie nie raz będę go otwierał, to jeszcze raz go sobie potem ustawię. Jakieś obicia w kamerze? Nie, to takie czarne słoje są. Myślałem, że to jest... Nie no, jest coś tutaj, jakaś szczelina. Kurde, okiem nie widzę, nie wiem, taki słaby wzrok mam, czy co? A w kamerze widać. No dobra, to by było na tyle, słuchajcie. W następnym odcinku... właśnie, jeszcze jak widzicie, kolejna informacja, jeszcze to będzie w tym odcinku. Powstały już te loga, powstały już wydrążone na układ, na moduł, wyfrezowane są podstawki. Podstawka będzie miała jeszcze tutaj wejście na USB, tutaj muszę przegonić jeszcze przewodzik, by podfrezować. Będzie można sobie wkładać pleksę jakąś tam inną, jeśli komuś się nie spodoba takie właśnie, takie moje frezy, o takie Jutka Onair. To będą takie cztery właśnie dla moich patronów. Które tam były wcześniej wymieniane? No nie wiem, zobaczę jeszcze jak tutaj długo to mi się zajdzie z tym, ale tu jeszcze cztery tylko układy, to cztery na raz będę robił, także... A wzmacniaczek wędruje do mnie na razie do domu. Będzie po prostu pracował. Tak, żeby po prostu wygrzać tą lampkę i zobaczyć, czy to faktycznie jest wina niewygrzanej lampy, czyli świeżynka, bo ona jest nóweczka. Czy ten przedźwięk po prostu będziemy musieli jeszcze coś tu ulepszać. Ten cały układ w klasie A to jest w SMD zrobiony, tylko tranzystory są podłączone do... Zresztą był kiedyś mój projekt mini OTL-a, ale akurat chyba tej wersji nie było na tranzystorach w klasie A, tylko były na stalakach. A może był. Wiem, że ja mam ten projekt, także mogę też udostępnić schematy, nie? Dobra, to odkładamy.
I słuchajcie, zapraszam na kolejny odcinek. W kolejnym odcinku PMR-ki musimy otworzyć, zobaczyć, sprawdzić, przetestować, stare baterie wymienić. I zapraszam.